Ponieważ poprzednio powiedziałam, że podstawową cechą współczesnej pedagogiki jest to, że ona, zresztą w ogóle nauki, że ona jest wieloparadygmatyczna, to zobowiązuje występującego ali badacza do tego, żeby zawsze określał, z jakiej pozycji mówi. I pierwsza część mojego wystąpienia będzie poświęcona temu, żeby przedstawić Państwu założenia, w kontekście których będą miały sens i znaczenie tezy, które spróbuję sformułować. Pierwszym założeniem jest to, przyjęte przeze mnie twierdzenie, że problem wartości i wartościowania w pedagogice wpisany jest model kulturowy, model analizy, w którym edukacja, czyli społeczna praktyka edukacyjna, ale także i w którym społeczna praktyka edukacyjna oraz pedagogika jako nauka nie są samotnymi wyspami w przestrzeni kulturowej. I ten rysunek, zresztą przeze mnie już, właśnie przygotowany przeze mnie na potrzeby podręcznika pedagogiki ogólnej, pozwalam sobie tutaj przypomnieć, że przestrzeń kultury wypełnia bardzo wiele różnych dziedzin, umownie można je nazwać tak, jak tu zostały nazwane, ale nie upierałabym się przy takich nazwach i przy takiej liczbie, to nie jest najważniejsze. Natomiast najważniejsze jest to, że w tej przestrzeni kulturowej swoje miejsce ma edukacja, rozumiana jako społeczna praktyka edukacyjna, i pedagogika jako dyscyplina naukowa. I to są dwa różne miejsca w przestrzeni kultury, na dodatek jeszcze powiązane z innymi dziedzinami kultury, a w środku jest człowiek, czyli ja. Obok niego my, czyli tożsamość jednostkowa i tożsamość społeczna kształtuje się z tego, co jesteśmy skłonni wybrać, zaakceptować, przyjąć, jak w markecie, jak w sklepie. Z bogatej oferty istniejącej w przestrzeni kulturowej wybieramy sobie to, co nam pasuje. Ale jest to też także i wielki walor, ponieważ dzięki temu ludzie mogą być traktowani i są jako podmioty i indywidualności. Właśnie dlatego, że wolność nasza pozwala nam wybierać sobie, co chcemy, kiedy chcemy, jak chcemy, ile chcemy, wykorzystywać to też po to, co sami uznamy za wartości, i o tych wartościach dzisiaj będziemy mówić. Takie rozumienie, jak przed chwilą przedstawiłam, wymaga przyjęcia określonej definicji kultury. I w związku z tym przyjęłam, że kultura stanowi zespół cech wyróżniających o charakterze duchowym i materialnym, intelektualnym i afektywnym, które właściwe są społeczeństwu i grupie społecznej. Takie ujęcie obejmuje więc przede wszystkim sposoby życia i wytwarzania dóbr materialnych i symbolicznych, systemy wartości, wierzenia i poglądy. Z uwagi na estetyczną rolę sztuk pięknych i literatury, kultura stanowi podstawę żywotnych sił każdego narodu i narzędzie jego trwałości i odnowy. Źródłem takiej definicji jest program Światowej Dekady Rozwoju Kulturalnego przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, Meksyk 1982, a program ten był przygotowany na lata 1988-1999. Tłumaczenie zrobiła Irena Wojnar. Można teraz zapytać, dlaczego właśnie taką definicję kultury przyjęła. Wyjaśnia to następny cytat,
Cytat z kolei z Baumana, z jego książki Kultury jako praksis, bo w dzisiejszych czasach nie obowiązuje zasada ciągłego i kumulatywnego rozpowszechniania wiedzy. Mamy raczej do czynienia z procesem nieustannego zapominania i odzyskiwania. A zatem ta definicja kultury w powiązaniu z tym, co mówi Bauman o kulturze, pozwala nam przyjąć, że ta właśnie przeze mnie zacytowana definicja kultury pozwala nam traktować pedagogikę jako naukę humanistyczną. A rzecz o traktowaniu pedagogiki jako nauki humanistycznej jest jednym z działań, ważnych działań Komitetu Nauk Pedagogicznych, o którym zresztą mówi pan profesor Marian Nowak, cytując list profesora Śliwerskiego. I to pomimo administracyjnego wpisania pedagogiki w grupę nauk społecznych. Ta definicja pozwala przyjąć też, że rolą humanistyki w późnej nowoczesności, albo też w przejściu od świata nowoczesnego do świata ponowoczesnego, jest nie tyle właśnie poszerzanie i kumulowanie wiedzy o człowieku i jego świecie, ale pewna misja. A więc mamy do czynienia, odwrotnie niż to czyniły pedagogika jako nauka empiryczna, z misją. A misją tą jest nieustanne odzyskiwanie danych, informacji i wiedzy oraz wykorzystywanie ich do opisu interpretacji człowieka i jego świata, ale także i tych dwóch dziedzin kultury, które są nam szczególnie bliskie, mianowicie pedagogiki jako dyscypliny naukowej i społecznej praktyki edukacyjnej. Jednak musimy też pamiętać o współczesnych kłopotach ze zmianą kulturową. Te współczesne kłopoty ze zmianą kulturową, one wynikają z pewnych, czy osadzone są w pewnych zwrotach, które miały miejsce w XX wieku. Między innymi jest to zwrot lingwistyczny, zakładający, że mamy do czynienia ze społecznym tworzeniem rzeczywistości za pomocą języka, a zatem język i wiedza nie tyle odzwierciedlają świat, ale go kreują. Z drugim zwrotem, zwanym zwrotem paradygmatycznym, o którym zresztą już mówiłam, który zakłada, że wiedza naukowa może być budowana w różnych paradygmatach naukowych. Mamy także do czynienia z ważnym dla pedagogiki trzecim zwrotem, zwanym zwrotem refleksyjnym, który został wykreowany przez antropologię kulturową, a podstawę dla tego zwrotu stanowił zwrot hermeneutyczny. Mamy tu specjalistkę od hermeneutyki, zdaje mi się, nie tylko jedną. Ten zwrot hermeneutyczny dokonany w filozofii i w naukach społecznych. No i możemy także jeszcze zauważyć czwarty bardzo ważny zwrot, mianowicie zwrot etyczny, do którego zachęcają nas raporty oświatowe zaistniały począwszy od lat 70. Odwołam się chociażby do raportów Klubu Rzymskiego. Ta świadomość radykalnej zmiany kulturowej spowodowanej tymi czterema zwrotami przeze mnie wymienionymi, ale one nie wyczerpują zwrotów, które dokonały się. Ja tylko wybrałam sobie kilka z nich, które w moim przekonaniu mają znaczenie dla pedagogiki. Więc te właśnie zwroty, jak sądzę, stały się podstawą tego, że twórcy dokumentu Światowa Dekada Rozwoju Kulturalnego twierdzą, że mamy do czynienia z niedostosowaniem do zachodzących przemian w przestrzeni kultury. Ponieważ uwięźliśmy w tradycyjnym pojmowaniu rozwoju, a więc takim pojmowaniu rozwoju, w którym podporządkowany jest on oświeceniowy idei postępu. A więc opisywany być może w kategoriach ekonomicznych i technicznych.
proponują autorzy dokumentu Dekada Rozwoju Kulturalnego, abyśmy zastąpili kategorię postępu kategorią jakości życia. Autorzy tego dokumentu akcentują związek osiągniętego poziomu jakości życia ludzi i grup społecznych z osiąganiem harmonijnego i zrównoważonego rozwoju. Tak o tym w swoich wykładach mówiła Irena Wojnar i pozwoliłam sobie słowami słowa Ireny Wojnar przytoczyć. A mówi ona, mówiła tak. Bilans dokonań zrealizowanych w skali świata na rzecz rozwoju, wzrostu, udowodnił pojawienie się charakterystycznego impasu, do jakiego może doprowadzić zasada rozwoju opartego wyłącznie na wzroście ilościowym i materialnym. Ujawnił się natomiast sens i wartość zasady, wedle której zasadnicza rola w procesach rozwoju przypadać musi czynnikom kulturowym i to w zakresie wszystkich przedsięwzięć innowacyjnych. Rozwój kulturowy bowiem stanowi nie tylko jakościowy wskaźnik rozwoju ekonomicznego i społecznego, ale także okazuje się jedynym i ostatecznym prawdziwym celem wszelkiego postępu. Aktywne uczestnictwo zainteresowanych jednostek w kształtowaniu i realizacji wszelkich projektów rozwoju okazuje się zatem podstawowym warunkiem ich prowadzenia. Proszę Państwa, proszę mi wybaczyć, że tak się podpieram autorytetami, ale teza, którą próbuję formułować, nie jest tezą powszechnie akceptowaną. A zatem, proszę Państwa, wolałabym uniknąć sytuacji, że ja sobie to wymyśliłam. Nie. Ja to rekonstruuję z debat, które toczą się w kręgu znakomitych intelektualistów. Także proszę mi to wybaczyć, takie właśnie podpieranie się cudzymi autorytetami, ale wydaje mi się to w sytuacji przewidywania, że teza może napotkać opór działaniem właściwym. No i teraz ostatnia kwestia to zastosowane przeze mnie kategorie analityczne. To są trzy kategorie. Dyskursywność, dyskurs o edukacji i pedagogiczny dyskurs o edukacji. Sądzę, że pojęcie dyskursywności za ładem dyskurs o edukacji też wydaje mi się, że jest znane. Natomiast myślę, że warto zwrócić uwagę na definicję pedagogicznego dyskursu edukacji, ponieważ ta kategoria pojęciowa myślę, że jest nadużywana, a na pewno jest stosowana w sposób prowadzący do manipulacji intelektualnych. A zatem przez pedagogiczny dyskurs o edukacji rozumiem aksjologiczny kontekst dyskursywności, który zostanie w tekście ograniczony do pedagogicznego dyskursu edukacji, czyli pewnych wzorców, modeli, paradygmatów, uznawanych i akceptowanych i obowiązujących w kolejnych etapach rozwoju pedagogiki jako dyscypliny naukowej. Dyskurs pedagogiczny jest więc tą szczególną odmianą dyskursu edukacji, od której oczekuje się szczególnego typu umocowania, legitymizacji w systemach znaczeń obecnych w filozofii oraz teoriach i twierdzeniach naukowych. Z powodu przyjęcia takiej definicji skłonna jestem uznać, że podstawowe zadanie dla racjonalizacji pedagogicznego dyskursu edukacji ma pedagogika ogólna, ale oczywiście nie tylko pedagogika ogólna. No i teraz, proszę Państwa, pytania, jakie sobie postawiłam, to są trzy pytania. Ponieważ one trochę dłużej będą widoczne, więc nie będę ich czytała, a od razu podejmę próbę odpowiedzi. Z tym, że odpowiedź podejmuję łączną na pytanie pierwsze i drugie. A zatem będę próbowała odpowiedzieć na pytanie, jak problem wartości i wartościowania w pedagogice na etapie jej awansu i ekspansji
był rozwiązywany, czyli od przełomu XVIII i XIX wieku do przełomu lat 80. XX wieku. Tytułem tego wprowadzenia przypomnę, że zdecydowane przyspieszenie procesów modernizacji w świecie nowoczesnym nastąpiło pod wpływem rozwoju nauki. I to przede wszystkim odkryć naukowych, ale szczególnie były zauważalne i cenione nie tyle same odkrycia naukowe, ile ich techniczne i technologiczne zastosowania, bo one decydowały o procesach, o przyspieszeniu procesów modernizacyjnych związanych z przekształceniem się społeczności rolniczych w społeczeństwo industrialne. Ten fakt rozbudzał nadzieję ludzi na panowanie nie tylko nad światem przyrody, ale także wolę panowania nad światem społecznym. Wiązał się z ideą powszechnego oświecenia wykreowanego przez epokę nowoczesną i dla realizacji tego właśnie powszechnego oświecenia na przełomie XVIII i XIX wieku powstało coś takiego, co nazywamy systemem oświatowym. Czyli można powiedzieć, to nie pedagogika stworzyła system oświatowy, to procesy społeczne zadecydowały o tym, że system oświatowy musiał powstać. A po to, aby ten system oświatowy mógł właściwie funkcjonować i spełniać zadania jak gdyby włączenia ludzi, lepszego włączenia ludzi w procesy modernizacyjne, no to był potrzebny nauczyciel. Osoba, która by dysponowała autorytetem i ten autorytet trzeba było tej osobie nadać. I do tego była potrzebna pedagogika, żeby poprzez wykształcenie nauczycieli stworzyć autorytet osoby i instytucji skutecznie realizujący zadania modernizacyjne. Epoka nowoczesna, świat nowoczesny, związany właśnie z powstawaniem pedagogiki i z powstawaniem systemu oświatowego, zdominowany został przez spór między naturalizmem i antynaturalizmem. I oczywiście tego sporu nie będę Państwu rekonstruować, on w tekście jest rekonstruowany, ale myślę, że w tej chwili byłoby to po prostu stratą czasu. Ten spór oczywiście się toczył o to, jaka ma być pedagogika i jaka ma być społeczna praktyka edukacyjna. Ten spór, jak sądzę, do dzisiaj nie jest rozstrzygnięty. Znajdujemy bardzo wiele argumentów naturalistów i antynaturalistów w debacie pedagogicznej. Myślę, że najczęściej jednak połączonego z brakiem świadomości, skąd są owe twierdzenia. Zasadnicze znaczenie dla zmian w pedagogice i praktyce edukacyjnej miała reorientacja aksjologiczna pedagogiki, a także i praktyki edukacyjnej, która dokonała się w wyniku kryzysu filozofii i pojawienia się społecznej akceptacji dla ideologii, a miało to miejsce w wieku XIX. Związane było z tym, że pojawiły się wtedy mniej lub bardziej utopijne marzenia ludzi o doskonaleniu człowieka, o doskonaleniu świata, ale także i o doskonaleniu człowieka. Podstawowym problemem stały się już teraz problemy metodologiczne związane z wytwarzaniem wiedzy, która podniosłaby skuteczność takich działań w panowaniu nad przyrodą i życiem społecznym.
Zwolennicy naturalizmu starali się dowieść, że istnieje metodologii chemiczne, jedność metodologiczna wszystkich nauk, a fakty społeczne mogą być tak samo badane jak fakty przyrodnicze, czyli empiryczne, a najlepszym modelem badań są badania nastawione na wytwarzanie wiedzy pozytywnej, realizowane w pozytywistycznym paradygmacie badań naukowych. To przekonanie było spójne z przyjmowanymi założeniami ontologicznymi, epistemologicznymi i aksjologicznymi naturalizmu filozoficznego. Najbardziej charakterystyczną jednak cechą życia intelektualnego w cywilizacji zachodniej w XIX wieku było zjawisko kryzysu filozofii, filozofii jako filozofii systemów, czyli filozofii klasycznej czy tradycyjnej, jak ją nazywają niektórzy. Ten kryzys filozofii wpisywał się w zjawisko określane przez jednych jako zmierzch, upadek cywilizacji zachodniej, a inni nazywali to kryzysem kultury wytworzonej przez świat nowoczesny. Historia pokazała, że mieliśmy do czynienia z kryzysem kultury, a nie cywilizacji, ponieważ jak mówił Kołakowski, cywilizacja nasza jest tą cywilizacją, która dzięki nauce jest zdolna pokonywać kryzysy. Stosowanie terminów ideologia oczywiście wymagałoby odwołania się do definicji ideologii, ale przyjmuję, że jesteśmy zgodni co do owej definicji. Ale to jest oczywiście założenie, które pewnie w praktyce by się nie potwierdziło. Natomiast myślę, że koniecznym jest odwołanie się do określonej kategorii pojęciowej ideologii edukacyjnej. Jeżeli chodzi o ideologię edukacyjną, to przyjmuję za Gutkiem taką właśnie definicję, jak jest zapisana, ale nie będę jej czytać, bo szkoda na to czasu. Pewnie wszyscy tą definicję ideologii edukacyjnej na podstawie sformułowanej w pracy Gutka, filozoficzna, ideologiczna podstawa edukacji, znają. Natomiast chciałabym tylko dopowiedzieć, że konstruowanie i rekonstruowanie ideologii edukacyjnej wymaga wiedzy o wewnętrznej strukturze każdej ideologii. Otóż ideologia jest zawsze całościowym ujęciem pewnego obszaru społecznej praktyki i musi zawierać następujące elementy strukturalne. Po pierwsze, zdania orzekające o rzeczywistości. Mogą być one wytworzone przez badania empiryczne. Po drugie, zdania wartościujące i one mają zawsze charakter filozoficzno-światopoglądowy. Trzecim elementem strukturalnym w takiej ideologii, w każdej ideologii są dyrektywy dotyczące praktycznego działania. Z tak rozumianą ideologią koresponduje właśnie ta definicja, którą posłużyłam się. Ideologie edukacyjne XIX i XX wieku w cywilizacji zachodniej w sposób swoisty łączą politykę oświatową określonego państwa, dopracujemy. Już jutro będzie lepiej. Widać, buntuje się technika, chociaż nie znamy powodu tego buntu. Ale wracając do problemu, chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na to, że ideologie edukacyjne XIX i XX wieku w cywilizacji zachodniej w sposób oryginalny, chociaż to nie jest pewnie najlepsze słowo, ale może swoisty,
łączą politykę oświatową określonego państwa z praktyką oświatową. No i w ten sposób, proszę Państwa, jak gdyby polityka, a szczególnie polityka oświatowa jako element polityki państwa, musi stać się przedmiotem zainteresowań pedagogiki. Oczywiście różne polityki zostały opisane w literaturze, szczególnie socjologicznej, politologicznej, ale także i pedagogicznej. Możemy zatem pominąć ich opisy. Dodać tylko chciałabym, że w PRL-u problem ideologii edukacyjnej był problemem właściwie nieistniejącym, a na pewno marginalizowanym, ponieważ realny socjalizm nie przewidywał żadnej innej ideologii, prócz jednej. Problem ideologii zatem pojawił się w polskiej pedagogice dopiero po roku 1989 i wtedy na podstawie pracy Kolberga i Mayer zrekonstruowane zostały trzy ideologie. Ideologia romantyczna, transmisji kulturowej i progresywna. I one zaczęły być, po prostu weszły do użytku w dyskursie pedagogicznym. Kończąc tą część dotyczącą etapu wchodzenia pedagogiki w struktury akademickie i awansu pedagogiki w strukturach akademickich, możemy powiedzieć, że zdominowane one były przez spory filozoficzne dotyczące założeń ontologicznych, epistemologicznych i aksjologicznych w myśleniu o edukacji. Ten spór wygenerował powstanie bardzo wielu doktryn pedagogicznych i uświadomił także, że w pedagogice, której przedmiotem jest społeczna praktyka edukacyjna, mamy do czynienia z ideologicznym myśleniem i mówieniem o praktyce edukacyjnej. W ten sposób do pedagogiki jako dyscypliny naukowej wszedł problem wartości i wartościowania, który został usunięty z pedagogiki w okresie dominacji pedagogiki empirycznej. Pedagogika empiryczna usiłowała nas przekonać w okresie swojej dominacji, a więc związanej z awansem pedagogiki, że problematykę edukacyjną można rozwiązywać bez odwoływania się do wartości, zamiast wartości źródłem proponowanych rozstrzygnięć mogą być wyniki badań empirycznych. Dominacja pedagogiki empirycznej w strukturach akademickich miała miejsce na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. Literatura niemiecka dysponuje już dzisiaj pogłębionymi opisami, wyjaśnieniami i interpretacjami tej zmiany. Może jeszcze taką definicję pedagogiki empirycznej przyjmuję, żeby nie było nieporozumień. A więc literatura niemiecka dysponuje takimi właśnie opisami, wyjaśnieniami, interpretacjami owego awansu pedagogiki związanego z dominacją pedagogiki empirycznej. Pedagogika polska raczej na ten temat milczy albo zajmuje się problematyką marginalnie. Czy możemy wykorzystywać doświadczenia, opisy, wyjaśnienia i interpretacje w literaturze niemieckiej? Sądzę, że nie, bo inne, można powiedzieć, zjawisko jest to samo, dominacja pedagogiki empirycznej, ale tym, co ją wyzwala, tą dominację, jest zupełnie coś innego. W związku z tym nie można pominąć własnej pracy i wykorzystywać pracę pedagogów niemieckich.
Ale problem z pedagogiką empiryczną, proszę Państwa, jest następujący. Bo dzisiaj już wiemy, że żadne twierdzenia i teorie nie stanowią wystarczającego zbioru przesłanek uzasadniających jakiekolwiek działania edukacyjne. A tym bardziej nie uzasadniają narzucania tych działań. Jeżeli jednak przesłankę opisującą zdanie empiryczne uzupełnimy przesłanką wartościującą, czyli zdaniem normatywnym, to otrzymamy sylogizm, który spełnia kryteria schematu wnioskowania pośredniego. I drugie twierdzenie, to są twierdzenia, które już wielokrotnie w swoich pracach wykorzystywałam. Kiedykolwiek zdarza się nam, że przechodzimy od twierdzeń opisujących świat, czyli zdań empirycznych, do zaleceń, jak ten świat należy urządzić, czyli zdań normatywnych, to jest to sytuacja, w której mamy do czynienia z próbą narzucenia innym naszego systemu wartości. I to już, proszę Państwa, wiemy. W związku z tym, te właśnie dwa zdania, jeżeli się z nimi zgodzimy, to musimy też zgodzić się z tym, że na poziomie języka istnieją okoliczności i warunki, które stanowią także zagrożenie umożliwiające manipulowanie stronami dialogu. Brak wypracowanych kompetencji do formułowania roszczeń dotyczących respektowania zasad dyskusji racjonalnej powoduje, że oponenci łatwo mogą być dyskwalifikowani lub marginalizowani poprzez zniekształcanie ich wypowiedzi w sposób dogodny dla drugiej strony. Przemoc symboliczna na poziomie werbalnym ma często miejsce w wprowadzaniu do dyskursu modnych kategorii pojęciowych, na przykład podmiotowość, prawa dziecka, przemoc, wychowanie bezstresowe, wychowanie bez porażek, patologie i inne. Problem zatem polega na tym, i nawiązuję tutaj do mojej wypowiedzi wprowadzającej, że w dyskursie dzisiaj bardzo trudno uczestniczyć, ponieważ mamy do czynienia z nierespektowaniem zasad dyskursu racjonalnego i z nierespektowaniem racjonalnych zasad wypowiedzi, co skutkuje tym, że mamy bardzo często do czynienia z manipulacją, przed którą nie potrafimy się bronić. I to już jest, proszę Państwa, problem. Dlatego też w uwagach końcowych proponuję, właśnie mówię o dyskursie. Jednak to moje mówienie o dyskursie musi poprzedzić przyjęcie pewnych założeń. Mianowicie, jeżeli zgodzimy się z Zygmuntem Baumanem, że najbardziej pewną cechą naszego świata jest niepewność, to musimy też przyjąć, że kondycja świata jest taka sama jak kondycja człowieka, czyli zmienna, zagadkowa, pełna niespodzianek, kapryśna i rozedrgana. Drugie założenie, że świat w związku z tym jest nie tylko wytworem człowieka, ale musimy także przyjąć, że jest on poligonem doświadczalnym, na którym weryfikują swoje możliwości, nie zawsze przewidując zakończenie. I można by to zakończyć stwierdzeniem, że tak jak kiedyś była potrzebna kulturalizacja natury, tak dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy potrzebę przezwyciężenia zjawiska naturalizacji kultury. Możemy to zrobić oczywiście w dyskursie, ale są różne rodzaje dyskursu. Mianowicie mamy do czynienia z dyskursem oświeceniowym, reprodukcyjnym, dyskursem krytyki i oporu, dyskursem emancypacyjnym. Albo też odwołując się do Habermasa, możemy wyodrębnić inne
jeszcze rodzaje dyskursu. Na zakończenie chcę sformułować, czy przytoczyć za Baumanem tezę Sonsa, która mówi o tym, że kultura pełni kluczową rolę pośrednika, zapewniającego dopasowanie systemów społecznych i osobowościowych. Istnieje ona wyłącznie dzięki wzajemnemu zharmonizowaniu, a kultura jest systemem idei i przekonań, symboli ekspresywnych i orientacji wartościujących, który gwarantuje trwałość tego zharmonizowania. Ten właśnie cytat, który osobiście akceptuję, ma kończyć moją wypowiedź i skłaniać do tego, byśmy spróbowali pomyśleć i zaakceptować tezę, że pedagogika ma określone zadanie w tym, sprawić, by kultura pełniła rolę pośrednika zapewniającego dopasowanie systemów społecznych i osobowościowych. To zadanie może wypełnić wtedy, jeżeli będzie pytać. I te pytania są zapisane. O partycypację jednostek w kulturze, o system oświatowy, o związek edukacji z kulturą. I te trzy pytania wymagają poszukiwania odpowiedzi na te pytania, a potem ich interpretacja, w jakim stopniu świat przez nas stworzony pełni tą rolę dopasowania systemów społecznych i osobowościowych, wymaga odwołania się do problematyki aksjologicznej. Czyli prawdę powiedziawszy, niczego Państwu o wartościach nie powiedziałam, jedynie uzasadniłam. Tak mi się wydaje, że pedagogika współczesna do problematyki aksjologicznej musi powrócić w sposób bardzo poważny, jeżeli chce dać odpowiedź na, czy próbować poszukiwać odpowiedzi na wyzwania, które ten świat przed nią stawia. Dziękuję.